Znajdujemy się przed trzecim liceum ogólnokształcącym w Zamościu. Od godziny 8 trwają tutaj dni otwarte. Chcemy Was zaprosić na krótką relację z tego wydarzenia. Przyszłaś na dni otwarte do trzeciego? Byłam bardzo ciekawa, jacy tu są, jaka jest tu atmosfera, ludzie. A czy słyszałaś jakieś mity albo plotki na temat trzeciego? Tak, ale myślę, że to są właśnie tylko mity. Czy podoba Ci się w trzecim? Tak, bardzo mi się podoba, jest bardzo fajna atmosfera i bardzo dobrze się tutaj czuję. Czy już wiesz, do jakiej szkoły chcesz pójść? Tak, jak najbardziej, tam mi się najbardziej podoba. A dlaczego? Ponieważ jest duża, naprawdę, i jest super atmosfera, pomimo, że jestem tu pierwszy raz. Tak, do trzeciego. A dlaczego akurat tutaj? Bo jest fajna atmosfera, jest dużo ludzi, wysoki poziom nauki. Wiesz, na jaki profil chciałabyś pójść? Chyba matematyczno-ekonomiczny. Biolmed. A to jest związane z Twoimi zainteresowaniami, czy tradycją rodzinną w jakiś sposób? Poniekąd tradycja rodzinna, ale też moje zainteresowania. Wiesz już, na jaki profil pójdziesz? Pewnie na matematyczno-informatyczną. Ja również chciałabym do tej szkoły przyjść, bardzo mi się to podoba i uważam, że jest dużo możliwości. Miła atmosfera, są bardzo mili nauczyciele i choć bardzo dużo od nas wymagają i choć jest dużo nauki, to jednak ta szkoła jest bardzo dobrą i przyjazną. Wybrałam profil humanistyczno-teatralny, ponieważ sądzę, że jestem urodzoną aktorką. Jak widać, dzisiaj jestem przebrana za czerwonego kapturka, ponieważ biorę udział w przedstawieniu w języku angielskim. Dlaczego profil Biolmed? To proste pytanie. Proszę spojrzeć. Dziewczynki, tutaj. Kaktusy pięknie rosną, rośliny. Nasza kochana pani profesor. Pani profesor uczy nas, jak żyć. Trzecie liceum jest najlepsze pod tym względem, że jest najlepiej wyposażone. A czy gdybyś miał wybierać drugi raz, wybrałbyś trzecie? Wybrałbym na pewno, między innymi ze względu na szkolną kronikę filmową, na nasz wysoki poziom gry w piłki ręczną i w inne sporty. Wyboru w gimnazjum? Nie żałuję. Jakbym, szczerze mówiąc, jakbym miała wybierać jeszcze raz, to i tak bym poszła do tej szkoły. Czyli gimnazjalistom polecasz trzecie liceum ogólnokształcące, tak? Zdecydowanie. Myślę, że tutaj jest najlepszy poziom i w sumie też nie chciałam tu przyjść, ale wyszło, że się dostałam i jestem. A czy słyszałaś przed przyjściem tutaj, czy słyszałaś jakieś różne mity, plotki i pogłoski na temat tego liceum? Tak, chyba każdy słyszał. I uważasz, że te najgorsze potwierdziły się, czy wręcz przeciwnie, jesteś, właśnie przekonało cię w tą przeciwną stronę? Czy powiem tak, że myślałam, że będzie gorzej, ale byłam pozytywnie zaskoczona w pierwszym roku mojej edukacji w trzecim liceum, że
Jakoś ta atmosfera jednak była dobra. Wszyscy są mili i wszyscy bardzo lubią ucznia. Najważniejszy jest szacunek dla ucznia, a tutaj nauczyciele nas bardzo lubią. Zauważyłaś, że jest dużo gimnazjalistów, czy raczej jest małe zainteresowanie? Dużo, bardzo dużo. Nawet nie mam się jak przepchnąć między nimi. A gdzie najwięcej, gdzie jest największe zainteresowanie? W pizzerii włoskiej, na stołówce i w kronice filmowej. Jesteś przewodniczącym naszego liceum. Powiedz, jak oceniasz nasze dni otwarte? Jestem bardzo zadowolony, naprawdę. Dzisiaj jest bardzo dużo młodzieży gimnazjalnej, wiele ciekawych osób. Myślę, że są zadowoleni z naszych atrakcji. Muszę przyznać, że samorząd i wszyscy nauczyciele bardzo się postarali, żeby dzisiejszy dzień otwarty był jak najbardziej udany i myślę, że na razie jest całkiem obiecująco. Czy zdecydowałaś się już, do jakiego liceum chcesz pójść? Tak, pewnie tutaj przyjdę. A dlaczego taki wybór? Ludzie są fajni, ogółem panuje fajny klimat. Tak, bardzo chętnie bym poszedł do tego liceum, ponieważ macie wiele atrakcji i ogólnie jest ładna szkoła. A uważasz, że po tym dniu otwartym dużo gimnazjalistów zapisze się do naszej szkoły? Myślę, że tak. Myślę, że nasze serwery mogą nawet w wakacje paść przy rekrutacji, także bądźmy dobrej myśli. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. A czy słyszałeś jakieś mity, plotki na temat trzeciego? Że to jest najlepsze liceum z tych wszystkich. Duży poziom, wspaniale nauczyciele i uczniowie.